Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, członek Pool of Experts Switzerland Global Enterprise. Pomimo, powiedzmy, nacisku różnych lobby, nie ma takich, można powiedzieć, zamiaru czystego wyłączenia gazu. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie fake newsy, które się pojawiły w prasie, prawda, w mediach, które krążą do tej pory, tworzą zlepek dwóch, powiedzmy, aktów planowanych, czy proponowanych dopiero aktów prawnych. Mianowicie Repower EU została wprowadzona propozycja zapisu, żeby od 2029 roku był zakaz instalacji urządzeń gazowych indywidualnie, to znaczy jako samych. Natomiast już w połączeniu z innymi urządzeniami gazowymi, prawda, czy przepraszam, innymi źródłami ciepła, już w tym momencie tego zakazu by nie było. Aczkolwiek to jest tylko projekt, prawda? W tej chwili jest dyskutowany i z tego co wiem, no, z dużą rezerwą w wielu krajach się do tego podchodzi, ze względów praktycznych. Póki co alternatywnych rozwiązań do tego nie ma. Dlatego, że przełożenie wszystkiego tak, to jest jasno powiedziane w Repower EU, czyli wzrost udziału, czy generalnie przejście na ogrzewanie elektryczne, no wiąże się z dwoma aspektami. Po pierwsze, trzeba tą moc zapewnić do ogrzewania, prawda, czyli moc energii elektrycznej, czyli tą ilość energii elektrycznej. I tu już jest pierwszy problem, ponieważ z jednej strony mamy sytuację taką, że większość w dalszym ciągu energii elektrycznej w Europie jest produkowana z paliw kopalnych. Oczywiście się z tego wychodzi, ale realnie patrząc jest problem z magazynowaniem tego. Po prostu potrzebne źródło energii, które by stabilizowało to. I tutaj jest, no to jest pierwszy słaby punkt tego programu. Drugi słaby punkt tego programu to jest zdolność dystrybucyjna dla energii elektrycznej, prawda? Czyli sieci przesyłowe czy sieci dystrybucyjne, no, wymagają tutaj modernizacji do tego, żeby tam większą ilość energii przyjąć. Już w tej chwili widzimy problemy tam, gdzie obszary, gdzie na przykład ulica podłączyła się w dużej części właśnie w wyniku programu wsparcia do energii elektrycznej, do ogrzewania. No zaczyna być problemy z tym, prawda? Więc oczywiście jest to dobry kierunek, można powiedzieć, ale jako element miksu energetycznego, natomiast nie jako, powiedzmy, uniwersalne rozwiązanie, ponieważ jeżeli do tego doliczymy samochody elektryczne, prawda? Dotyczymy do tego wszystkie systemy sterowania. No tych chętnych do tej energii elektrycznej jest bardzo dużo, prawda? Więc dlatego wykorzystanie na przykład gazu, wykorzystanie biomasy, wykorzystanie kolektorów słonecznych jako dodatkowych źródeł ciepła czy innych alternatywnych źródeł ciepła w pewnym miksie energetycznym pozwoli w jakiś sposób odciążyć, czy powiedzmy zwolnić te moce potrzebne do zasilania elektrycznego tam, gdzie to zasilanie elektryczne czy ogrzewanie elektryczne jest rzeczywiście, ma sens, prawda? I jest najlepszym rozwiązaniem.